Wawel. Zamek polskich królów. Jeden z najcenniejszych zabytków, ba, skarb naszej kultury. Uczymy się o nim od dziecka. Myślę, że większość z Was była tutaj przynajmniej raz, choćby właśnie na szkolnej wycieczce. Ale ile tak naprawdę o Wawelu wiemy? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się wawelskiemu renesansowi, wielkiej rozbudowie zamku sprzed 500 lat. To właśnie wtedy zamek na Wawelu stał się tą wspaniałą rezydencją, którą możemy podziwiać dzisiaj. Zabierzemy Was na zwiedzanie tej perły renesansu, które zaczniemy o tam, po drugiej stronie dziedzińca, potem pójdziemy tam, a na koniec spróbujemy sobie wyobrazić, że stoimy przed obliczem króla Zygmunta Starego o tam. Zostańcie z nami. Naszą podróż po XVI-wiecznym Wawelu rozpoczynamy od skrzydła zachodniego. To właśnie tam, około roku 1504, jakieś 516 lat temu, za panowania króla Aleksandra Jagiellończyka, zaczęto wznosić nowy pałac. Spośród osób, które pracowały wtedy na tamtej budowie, dla nas najważniejszy będzie pewien Włoch. Mistrz Franciszek Florentczyk. To właśnie on wraz ze swoim warsztatem wykonał ozdoby kamienne, w tym ten wspaniały wykusz. Już się nie mogę doczekać, żeby Wam go pokazać. Chodźmy go zobaczyć. I pierwsza rzecz, którą muszę powiedzieć, to to, że mamy szczęście, że możemy oglądać ten wykusz z tak bliska. Ponieważ kiedy go planowano i kiedy go wykonano, to jeszcze nie było krużganków, czyli tej podłogi, po której chodzę. I co więcej, kiedy planowano ten wykusz, to w ogóle nie planowano, że jakieś krużganki powstaną. No wykusz, jak to wykusz, miał wystawać przed obrys budynku, poza obrys budynku i tak się nadwieszać nad dziedzińcem. Dopiero potem, kiedy wykusz był już gotowy, to koncepcja tej wielkiej rozbudowy zamku na początku XVI wieku zaczęła się zmieniać i postanowiono, że do tego gotowego już skrzydła zachodniego zostanie dostawiona no, ta wysoka konstrukcja, wysoka struktura krużganki na pierwszym i na drugim piętrze. I co więcej, jeżeli byśmy zeszli piętro niżej i spojrzeli w górę, to zobaczymy, jak ze sklepienia nad nami, czyli z tego sklepienia, jakby, na którym jest założona ta podłoga, po której chodzę, wystają nawet wsporniki, na których ten wykusz pierwotnie się wspierał. Do tematu krużganków jeszcze wrócimy, obiecuję, no ale teraz zajmijmy się tym wykuszem. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że jest to dzieło renesansowe. No tylko co to znaczy renesansowy? Czym był ten renesans, czyli odrodzenie? Co wtedy miało się odradzać? Doskonałość sztuki starożytnej. Artyści i humaniści doby odrodzenia chcieli wskrzesić wielkość kultury antyku. Wierzyli, że naśladując dzieła architektury starożytnej, uda im się stworzyć swoje własne, nowe dzieła, idealnie piękne, harmonijne, o doskonałych proporcjach. I dokładnie to widać tutaj. Cała oprawa architektoniczna tego wykusza jest skomponowana z elementów zainspirowanych architekturą starożytnego Rzymu. Po bokach mamy dwa elementy pionowe, czyli pilastry, na których leży mocny element poziomy, belkowanie, bardzo podobne do tego, jakie znajdziemy na przykład w starożytnych rzymskich świątyniach. Można zatem powiedzieć, że mamy tutaj równowagę pionów i poziomów. Nie dominują ani elementy pionowe, ani elementy poziome. Skoro z tej strony widzimy wykusz, czyli fragment budynku, który wystaje, no to możemy się domyślić, że jeżeli spojrzymy od wnętrza, to będziemy mieli wnękę, takie wysunięcie na zewnątrz muru i ta wnęka w tym wykuszu jest zamknięta od góry arkadą, na której znajdziemy kasetony, a w środku tych kasetonów rozety. Dokładnie tak wyglądają na przykład wnętrza przejazdów w starożytnych łukach triumfalnych. Bo to właśnie z inspiracji architekturą starożytnego Rzymu w XV wieku w Italii, gdzie te ruiny rzymskie były dostępne właściwie na każdym kroku, narodził się renesans i zakładamy, możemy się domyślać, że Franciszek musiał znać nie tylko przykłady właśnie architektury starożytnej, ale także ich już współczesne XV-wieczne przetworzenia. Czyli to, co architekci jemu współcześni, architekci renesansowych Włoch, Rzymu, Florencji, czynili z tymi antycznymi wzorcami. Dzięki temu Franciszek mógł tak pięknie dekorować al antica, czyli po starożytnemu. No ale to, skąd wzięły się te różne wzory, jak wyglądają, to jedno. Ale to, co znaczą,
to drugie. Spójrzmy na górę. Zauważmy, że na belkowaniu, czyli na tym poziomym elemencie, pojawiają się herby. Ten środkowy herb, myślę, że od razu rozpoznajemy, to jest orzeł biały, czyli herb Polski, no bo wiadomo, Aleksander Jagiellończyk był królem Polski. Po naszej prawej stronie znajdziemy jeźdźca na koniu. To jest pogoń, herb Litwy, no bo Aleksander Jagiellończyk był także wielkim księciem litewskim. A po naszej lewej stronie jest herb, który być może nie wszyscy od razu rozpoznają, w czerwonym polu biały pas. To jest herb Habsburgów. Skąd się tutaj wziął? Ponieważ Habsburżanką była królowa Elżbieta Rakuszanka, więc matka nie tylko króla Aleksandra, ale także jego królewskich braci, poprzednika Jana Olbrachta i następcy Zygmunta Starego. Więc siłą rzeczy, kiedy patrzymy na ten wykusz, kiedy widzimy te herby, to od razu czujemy, że to jest okno, za którym możemy zobaczyć królewskie oblicze. No bo przecież podpisane jest właściwie w sposób bardzo czytelny dla wszystkich XVI-wiecznych ludzi, którzy mogli tutaj wejść, właśnie herbami. Ale na tym wykuszu pojawiają się też inne rzeczy, które nie tylko dobrze wyglądają, ale także coś mówią. I na przykład zwróćmy uwagę, jak wygląda dekoracja pilastrów. One nie są ani gładkie, ani pokryte taką dekoracją czysto architektoniczną, jakimiś rowkami, czyli kanelowaniem, ale pojawiają się na nich elementy militarne. Na takiej jednej długiej wstędze, szarfie, wiszą jakieś tarcze, buzdygany, szable, element zbroi. To przywodzi na myśl siłę militarną. Król pokazuje nam, że w jego żyłach płynie królewska, szlachetna krew, a do tego on jest królem silnym, mocnym, potrafiącym wykorzystać swoją militarną potęgę. Dlaczego takie dekoracje właśnie czysto królewskie pojawiają się na Zamku Królewskim? Myślę, że to jest oczywiste. Dlaczego akurat na tym oknie? Prawdopodobnie ten wykusz miał być elementem dużego apartamentu reprezentacyjnego króla. Być może w pierwotnych planach cała ta część nowego skrzydła zamku miała być przeznaczona właśnie na królewski apartament. Ale w miarę jak szła rozbudowa, jak dobudowywano kolejne skrzydła, zwiększała się liczba dworzan i liczba dostępnych pomieszczeń, to te pomieszczenia za tym wykuszem i sąsiednie przeznaczono na apartament królowej. I możemy sobie wyobrazić teraz taką sytuację. Wyobraźmy sobie, że jest jakiś mroźny, tego akurat nie muszę sobie wyobrażać, jesienny poranek w XVI wieku. Świeci słońce i wpada przez te okna do wnętrza izby, przez ten wykusz oświetla izbę, w której mieszka królowa Bona. Królowa siedzi tutaj przy oknie, okryta futrem i czyta korespondencję. Kto wie, może jeżeli będziemy wystarczająco długo przyglądać się tym oknom, to jeszcze ją zobaczymy? Niestety król Aleksander najprawdopodobniej nie zobaczył ukończonego wykusza, który miał wychwalać jego monarszy splendor, ponieważ zmarł w roku 1506, gdy prace tam wciąż trwały. Tron po nim odziedziczył jego młodszy brat Zygmunt, którego my znamy jako Zygmunta Starego. Mniej więcej w tym czasie Franciszkowi Florentyńczykowi powierzono nowe, bardzo odpowiedzialne zadanie. Do wznoszonego skrzydła zachodniego oraz zachodniej części skrzydła północnego, czyli tam, miał dostawić krużganki. Te krużganki, które dzisiaj są jedną z najbardziej charakterystycznych cech, wizytówką renesansowego Wawelu. Ale do czego te krużganki miały służyć? Po co w ogóle powierzono Franciszkowi Florentyńczykowi to zadanie? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy królem albo królową w XVI wieku i chcemy zbudować pałac, taki jak nowe skrzydła Zamku Wawelskiego, ale rezygnujemy z krużganków, nie budujemy ich.
Wyobraźmy sobie, że chcemy mieć we wnętrzach wspaniałe, jasne, przestronne sale. No to wtedy takie sale będą zajmowały całą szerokość naszych wznoszonych skrzydeł. Od ściany do ściany. Dzięki temu mamy okna z obu stron, wnętrza zalane światłem, monumentalne, wspaniałe komnaty, przez które na przykład możemy prowadzić naszych gości. I wiemy na przykład, że Henrykowi Walezemu ten zwyczaj, który tutaj był, właśnie, że nim stanęło się przed obliczem króla, to kilka takich wspaniałych sal się mijało, bardzo się spodobał i wprowadził taki sam zwyczaj na dworze francuskim po powrocie z Polski do Francji. No tylko, że takie rozwiązanie ma pewien minus funkcjonalny. W czasach Zygmunta Starego dwór liczył kilkaset osób. Szacuje się, że jednocześnie w każdej chwili codziennie w zamku przebywało około 500 osób, a w szczytowych momentach około 1000 osób. No to wyobraźmy sobie taką sytuację, że w jednej z tych wspaniałych sal, które zajmują całą szerokość piętra, chcemy porozmawiać z kimś na osobności, w cztery oczy, albo po prostu chcemy odpocząć od wielkiego tłumu. No raczej byłoby to trudne, bo oznacza to, że każda z tych sal jest nie tylko piękna i reprezentacyjna, ale także stanowi jedyne przejście na danym poziomie pomiędzy sąsiednimi salami. Więc ta nasza prywatność, nasza tajna rozmowa z jakimiś współpracownikami co chwila byłaby przerywana przez kawalkady urzędników, dworzan, którzy kroczą z jednego końca zamku na drugi. Co możemy zrobić, żeby temu zaradzić? No możemy zbudować korytarz. No ale to by oznaczało, że te sale, wspaniałe i wielkie, będą miały okna tylko z jednej strony. Rozwiązaniem bardzo estetycznym tego praktycznego problemu są właśnie krużganki. One są czymś w rodzaju zewnętrznego korytarza, który jednak jest na tyle otwarty, że nie zabiera zbyt wiele światła z wnętrza. Krużganki umożliwiają wygodną komunikację pomiędzy salami bez konieczności chodzenia środkiem. Jeżeli na przykład jakaś sala jest wyłączona z użytku albo my nie możemy do niej wejść, bo na przykład przybywa tam król i trochę nie wypada, to nie musimy czekać, aż król z niej wyjdzie i wtedy dopiero przejść, ale możemy ominąć dane sale właśnie idąc tymi gankami na zewnątrz, tymi galeriami, które obiegają dziedziniec. To jest rozwiązanie, które zostało tutaj zastosowane na skalę monumentalną, ale także, które było stosowane w licznych pałacach włoskiego renesansu, na przykład w słynnym florenckim Palazzo Strozzi, który myślę, że moi studenci miło i ciepło wspominają z kolokwiów. To, co odróżnia rozwiązanie wawelskie od najczęściej spotykanych w pałacach renesansu włoskiego w XV czy XVI wieku, to lokalizacja piano nobile. Czyli reprezentacyjnego piętra. Piętra, na którym przyjmowano najważniejszych gości i gdzie odbywały się najważniejsze uroczystości. Zwykle w pałacach włoskiego renesansu piano nobile to piętro pierwsze. Tutaj, na Wawelu, tym reprezentacyjnym piętrem, jest piętro drugie. I ta decyzja postawiła przed Franciszkiem Florenczykiem, kiedy projektował krużganki wawelskie, no pewien problem. Problem projektowy, który rozwiązał w mistrzowski sposób. Parter i pierwsze piętro nie stanowiły specjalnego problemu. Franciszek rozstawił regularnie kolumny i oparł na nich łuki. W taki sam sposób, jaki możemy znaleźć we włoskich renesansowych pałacach. Jednak piano nobile, drugie, reprezentacyjne piętro, jest bardzo wysokie. Pomiędzy podłogą a konstrukcją dachu jest prawie 9 metrów. Gdyby podeprzeć dach kolumnami o klasycznych proporcjach, to musiałyby być one dwa razy grubsze niż kolumny na parterze i pierwszym piętrze, co wyglądałoby kuriozalnie, ciężko i przesadziście. Gdyby te kolumny wyszczuplić, to z kolei wyglądałyby jak wykałaczki, a nie jak stateczne elementy antycznej architektury. Franciszek sięgnął więc po kilka rozwiązań, które sprawiły, że reprezentacyjna kondygnacja, drugie piętro, prezentuje się lekko i elegancko. Po pierwsze postawił kolumny nie na posadzce drugiego piętra, ale na cokołach, trochę wyższych niż balustrady. Na tych cokołach umieścił dwa trzony kolumn o podobnych proporcjach jak te z niższych pięter, jeden na drugim. Łączy je ażurowa, rzeźbiona przewiązka, a wieńczy głowica. Aby pokonać brakujące 60 kilka centymetrów na każdej głowicy, Franciszek postawił jeszcze rodzaj kamiennej podstawki w kształcie dzbanuszka. Dopiero na tych podstawkach wspiera się konstrukcja dachu. Efekt jest wspaniały. Na parterze i pierwszym piętrze ażurowe arkady kontrastują z pełnymi, płaskimi filarami wzmacniającymi konstrukcję. Nad nimi ciągnie się nieprzerwana, spiętrzona kolumnada drugiego piętra, smukła i delikatna.
W ten sposób wzniesiono 4 ciągi krużganków. Wzdłuż skrzydła zachodniego i północnego, później wzdłuż skrzydła wschodniego oraz przy parawanowej ścianie zamykającej dziedziniec od południa. Wszystko, co do tej pory widzieliśmy, to rozwiązania architektoniczne all'antica, czyli po starożytnemu, albo all'italiana, po włosku, czyli nawiązujące do architektury starożytnego Rzymu albo renesansowej Italii XV i XVI wieku. I trudno się temu dziwić, skoro za projekt i realizację pierwszej części krużganków odpowiadał Włoch, Franciszek Florentczyk, a później po jego śmierci budowę krużganków kontynuował inny Włoch, Bartłomiej Berecci, i on zrealizował te krużganki, na których teraz się znajdujemy, przy skrzydle wschodnim. Ale tutaj na budowie Wawelu pracowali ludzie z różnych stron Europy, nie tylko architekci włoscy. I dlatego wawelski renesans także niejedno ma imię. W latach 20. XVI wieku budową tego skrzydła, skrzydła wschodniego, kierował bowiem Niemiec, mistrz Benedykt, zwany czasem Benedyktem Sandomierzaninem. I jak można się spodziewać, on miał inne doświadczenie życiowe, inne doświadczenie zawodowe i operował innymi formami architektonicznymi, artystycznymi, niż robili to w tym samym czasie jego włoscy koledzy. Ale zanim przejdziemy do tych form, to pozwólmy sobie na małą refleksję odnośnie tego, czym są style w architekturze, czy w ogóle style w sztuce. Bo zwykle podaje się po prostu je jako taką sekwencję, jako taki ciąg zdarzeń, że mamy styl romański, po romańskim mamy gotyk, po gotyku renesans i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby to było tak jak z latami. Świętujemy Sylwestra, korki od szampana strzelają i hucznie wchodzimy w nowy rok, zapominamy o starym. To co, tak samo byśmy zapominali o gotyku i wchodzili w renesans? No nie. Są takie okresy, są takie miejsca, a nawet są takie dzieła sztuki, w których cechy gotyckie mieszają się z cechami renesansowymi. I czasem mogą z tego wyjść naprawdę fenomenalne dzieła sztuki i dokładnie takie portale, między innymi, wyszły właśnie tutaj na Wawelu z rąk mistrzów warsztatu, mistrza Benedykta. I zaraz wam je pokażę. No i oto jeden z nich. Przyjrzyjmy mu się uważnie. Jeżeli byśmy oglądali tylko jego dolną część, poniżej tego gzymsiku, który jest na górze, to zauważylibyśmy, że tam jest sporo laskowań, czyli takich jakby pojedynczych prętów na różne sposoby powyginane, które przecinają się pod różnymi kątami i tworzą takie plany, bardzo głęboko wchodzące w głąb tego kamienia. One się układają w takie dwa przerwane, jakby złamane łuki, a nad nimi pojawiają się jeszcze dodatkowe takie pręty, jakby powyginane laski, które tworzą łuk, który możemy nazywać w ośli grzbiet. I gdybyśmy oceniali samo to, to powiedzielibyśmy, no to jest bardzo przyzwoity, bardzo ładny portal późnogotycki. No ale właśnie nad tą częścią, która jest no, czysto późnogotycka, pojawia się gzyms. Taki gzyms raczej w ogóle nie pojawiał się w gotyckich portalach, a do tego ten gzyms składa się wyłącznie z elementów, jakie możemy znaleźć nie w architekturze ani rzeźbie gotyckiej, ale w architekturze i w dekoracji budynków starożytnych. Tam są takie detale, jak mogliśmy oglądać choćby właśnie w ornamentacji wykusza kilka minut temu. I to takie zestawienie tego języka, można powiedzieć czysto gotyckiego, czy czysto późnogotyckiego i właśnie tych już zaczerpniętych z antyku form trochę przetworzonych, bo one w takim zestawieniu jak tutaj są raczej w antyku nie występowały, ale właśnie to jest takie gotyckie, można powiedzieć, przetworzenie tych form antycznych, jest czymś, co tutaj w portalach na parterze i na pierwszym piętrze na Wawelu warsztat mistrza Benedykta robił z wielką pasją i niezwykle twórczo. Wprowadzał takie zupełnie zaskakujące, nieklasyczne, awangardowe wręcz połączenia, które no, dla mnie są jedną z najciekawszych rzeczy, jakie możemy na Wawelu zobaczyć. Właśnie ta eksplozja tej kreatywności, która uwidacznia się tutaj w tych portalach. I naukowcy mają pewien problem z ich sklasyfikowaniem. Niektórzy mówią, że to są portale gotycko-renesansowe, inni mówią, że to są portale późno-gotycko-renesansowe, a jeszcze inni, chyba żeby podkreślić właśnie to nowatorstwo, to mówią, że to są portale renesansowo-gotyckie. Myślę, że my możemy nazywać je jak chcemy, ale takich antycznych dodatków do tych późnogotyckich form jest w tych portalach więcej i oprócz na przykład właśnie tych gzymsików pojawiają się też łacińskie inskrypcje. Te łacińskie sentencje pojawiają się na wielu portalach tutaj w zamku na Wawelu, w tym na kilku spośród tych późnogotycko-renesansowych właśnie z warsztatu mistrza Benedykta.
Najczęściej to są jakieś takie moralizujące zdania, jakieś takie podpowiedzi, w jaki sposób żyć, aby żyć dobrze i moralnie, najczęściej zaczerpnięte z literatury antycznej. W tym przypadku jest trochę inaczej. To są raptem trzy słowa. Nihil sine causa, czyli nic bez przyczyny. Co może kryć się za tymi drzwiami z takim napisem? Podpowiem tylko, że funkcja tego pomieszczenia nie zmieniła się od 500 lat. Zostawię Was tutaj na moment, nacieszcie oczy portalami z warsztatu mistrza Benedykta. Widzimy się za chwilę. Mam nadzieję, że portale z warsztatu mistrza Benedykta podobały Wam się tak samo jak mi i że kiedy będziecie tutaj na Wawelu i będziecie mijać je przechodząc z sali do sali, to że ich nie pominiecie. A tymczasem witam Was już w chyba najsłynniejszej wawelskiej sali, zwanej Izbą pod Głowami. Myślę, że domyślacie się, dlaczego tak się nazywa. Wystarczy spojrzeć w górę. Pierwotnie tych głów było prawie 200. Do naszych czasów przetrwało 30. Niestety strop, w który są wmontowane, nie pamięta XVI wieku. Wawel był kilkukrotnie dotknięty katastrofalnymi pożarami i dzisiejszy strop nad salą poselską, zwaną Izbą pod Głowami, jest XX-wieczną rekonstrukcją wykonaną przez Adolfa Szyszko-Bohusza. Kiedy patrzymy dzisiaj na te głowy, to trochę tak, jakbyśmy patrzyli na twarze Krakowian sprzed 500 lat, jakbyśmy spoglądali w oczy dworzanom Zygmunta Starego w XVI wieku. Ale pojawiają się oprócz zróżnicowanych twarzy na tych głowach także różne symbole, które najprawdopodobniej odnoszą się do gwiazdozbiorów, gwiazd, planet. Czy ta sala mogła mieć jakieś globalne, całościowe przesłanie symboliczne? Czy to, że te głowy odnoszą się w jakiś sposób do kosmicznego porządku, wiąże się na przykład z tematyką fryzu podstropowego, czyli tego długiego malowidła bezpośrednio pod stropem, które przedstawia taką moralizatorską historię o kondycji życia ludzkiego? Być może tego z całą pewnością nigdy się nie dowiemy. Być może kultura artystyczna na dworze Zygmunta Starego była tak wyrafinowana, że tylko najlepiej wykształceni mogli połączyć wszystkie te elementy układanki, by zrozumieć to przesłanie symboliczne, a my mamy ich za mało, by składać te puzzle, skoro mamy tylko 30 z 200 głów i nie wiemy, jak wyglądał oryginalny strop. Ale to wielkie szczęście, że mamy przynajmniej tyle tych elementów, że możemy myśleć nad tą zagadką, że możemy zacząć ją rozgryzać. W Izbie pod Głowami najprawdopodobniej odbywały się tańce w czasie królewskich wesel czy bale po koronacjach. Wino z zamkowych piwnic lało się strumieniami, stoły uginały się pod srebrnymi naczyniami, rozbrzmiewała muzyka, gwar. Goście tańczyli przed obliczem monarchy, ubrani w lśniące klejnotami stroje. Także to, rzeczy, które dzisiaj możemy już sobie tylko wyobrazić, składało się na splendor nowej monarszej rezydencji. Renesansowa rozbudowa zamku na Wawelu przebiegała w kilku etapach na przestrzeni kilku dekad w pierwszej połowie XVI wieku, jakieś 500 lat temu, za panowania królów Aleksandra i Zygmunta Starego. W jej efekcie zamek, który wcześniej współczesnym jawił się jako nieciekawy, zrujnowany, niegodny monarszego majestatu, stał się tą wspaniałą rezydencją, którą możemy oglądać dzisiaj. Myślę, że gdy dzisiaj patrzymy z perspektywy 500 lat, to wciąż ta niesamowita inwestycja, jej skala, rozmach, zamysł artystyczny i fundatorski mogą zdumiewać. Gdy ja wchodzę na dziedziniec arkadowy, to za każdym razem przechodzą mnie ciarki. Bo oto jest przed nami wspaniała, harmonijna, renesansowa architektura, wzniesiona w wielu etapach, a jednak spójna.
nawiązująca do antyku, ale jednak oryginalna. To jest chyba sekret architektury wawelskiej, że udało się tutaj połączyć różne tradycje i stworzyć wyjątkowe, unikatowe dzieło, dziedzictwo ludzkości. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej filmów o architekturze Krakowa i tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję. Do zobaczenia.